Andrzej Łukowski, dzień dobry, witam. Pora na spotkanie z gościem. Dzisiaj w studiu pan Walerian Drażba, firma Walmar Drażba Suwałki. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień witam dobry państwu. Witam. Próbujemy, proszę państwa, rozwiać dylematy niektórych osób, bo kierowcy pewnie już od pewnego czasu zastanawiają się, czy już zmienić opony na letnie, czy jeszcze trochę poczekać. Panie Walerianie, no synoptycy zapowiadają, że na Suwalszczyźnie najbliższej nocy znów delikatny minus jeden. To mamy jeszcze czekać, czy już te opony można zmienić? No, według mnie, według nas nie należy już dalej zwlekać, czekać na... Tylko trzeba wymieniać opony. Chyba, że ktoś ma nocą jakiś pilny wyjazd i to wtedy jeszcze można przeczekać, ale tak myślę, że czas najwyższy, te przymrozki są małe, trzeba należy wtedy no, jechać przede wszystkim cały czas zachowując bezpieczeństwo, żeby no, uważniej. Ale te przymrozki naprawdę nie są duże i myślę, że już czas najwyższy przyszedł na wymianę opon z zimowych na letnie. Przede wszystkim te opony, już temperatura jest już ponad 10 stopni w dzień, także należy dokonywać zamiany. Tak o zużycie, to przy okazji zapytałem, bo wiadomo, że najważniejszą kwestią jest nasze bezpieczeństwo. Panie Walerianie, no wczoraj trochę popadało, jezdnia była mokra, gdy mamy do czynienia z taką mokrą nawierzchnią teraz, wczesną wiosną. No to bezpiecznie jest jeszcze na tej oponie zimowej, czy już na letniej? Nie, bezpiecznie jest na oponie letniej, tylko ta opona letnia musi spełniać odpowiednie wymogi. Musi przede wszystkim posiadać bieżnik, który co najmniej, to przepisy podpowiadają nam, że musi mieć 1,6 mm, ale my zalecamy, żeby ten bieżnik przy oponie letniej był co najmniej 3 mm. Wtedy jedziemy bezpiecznie. Teraz sprawdzamy ciśnienie, czy wszędzie jest jednakowe i przede wszystkim, czy te opony, przeważnie przy wymianie, czy będą nam się nadawały do jazdy przez cały sezon, czy musimy już lada moment ich, czy nie musimy ich lada moment wymienić. Przede wszystkim, bo te opony, jak były eksploatowane, trzeba wiedzieć, czy no po prostu musimy sprawdzić, czy u fachowców w warsztacie wulkanizacyjnym, czy możemy jeszcze dalej jeździć. Jeśli ktoś jeździ spokojnie, tak mało dynamicznie, no to przez ile lat może mu służyć taka nowa opona? No to ja myślę, że około 3 do 4 lat. Przede wszystkim na pewno ta opona służy, a przede wszystkim należy zbadać tę oponę, bo są przypadki, że klient nawet chce dokonać zakupu, ale nasi fachowcy oglądają i nawet proponuję, żeby jeszcze dany sezon przejeździć. To w zależności, tu nie ma reguł, nie ma tego, trzeba, należy sprawdzić dokładniej, przede wszystkim, czy te opony nie mają uszkodzeń, czy nie mają bicia, czy dobrze się wyważają. Przede wszystkim tutaj należy sprawdzić felgi, w szczególności tu dotyczy tych użytkowników, którzy mają kompletne koła, bo felgi mogą być tam na skutek jakichś uderzeń zgięte, ewentualnie trzeba nawet i odnowić felgi, bo są warsztaty, które się specjalizują w tym. Kontrola opon felg, o czym pan wspomina, jest wskazana właśnie 2 razy do roku, bo zazwyczaj 2 razy do roku wymieniamy opony. To znaczy, wskazana taka kontrola jest 2 razy do roku, ale jeżeli no coś czujemy, że samochód nie tak zachowuje się na jezdni, to należy jak niezwłocznie udać się do warsztatu i żeby sprawdzić dokładnie, co jest za przyczyna.